Powiedzcie mi, czy wy... Czy wy jesteście... Żydami? Jesteśmy. Chyba jesteśmy. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Czy wy jesteście patriotami? Nie chyba, to na pewno. Tak, jesteśmy. Upewniłem się. W ich kości. Ale skąd to wiecie? Skąd wiesz, że jesteś Żydówką? Wychowywałam się. A ty, Dawid, jesteś Żydem? Jestem na maksa. Hardkorowo. 100%. Miliardów. Hardkorowy koksu żydowski? Tak jest. Jeszcze w ogóle pamiętam, jak ta synagoga była w użytkowaniu. Mieszkałem tuż za rogiem, rzut moherem. Jarmułką, czymkolwiek chcemy. Więc jestem takim żywym świadectwem tego, że to jeszcze miało życie. Jest użytkowanie. A skąd wy wiecie, że jesteście Żydami? Skąd ja wiem? No. Mama przeżyła Holokaust. Babcia przeżyła Holokaust. 37 osób Niemcy wymordowali w 1939 moją rodzinę. Pochodzę z rodziny ortodoksyjnej, z szatku, spod szatku. A powiedz mi, Dawid, czy ty jesteś Żydem? Trochę jestem. Co znaczy trochę? Nie no, jestem. Zrobiłem to w dość późnym wieku, bo miałem 18 lat. Mhm. I prawie bym się nie załapał, bo to była zima. W ogóle cały ten proceder był wykonany w synagodze nożyków. No, w bibliotece. Wiadomo. No nożyki, obrzezanie, wiadomo, samo przez się. Więc tak. Polecam. Była taka długa kolejka. Właśnie powiem to w formie anegdoty. No i mówię, zostawię sobie jak Abraham, protoplasta judaistyczny, na koniec sobie ten proceder. Taki trochę masochizm sobie zainstalowałem. Mówię, dobra, poczekam, jeszcze przerobię, może się rozmyślę czy coś. I na sam koniec zostawiłem to sobie. No i tak wchodzę już ostatni, wszyscy wychodzą już tacy, z takim uśmiechem. Wchodzę i widzę, jak ten rzezak w całym fartuchu jest umorusany jak rzeźnik we krwi. Nie? I on się mnie pyta, a ty tu czego? Zbił mnie totalnie z pantałeku. Poczułem się jak na konwersji. I mu zaczynam wyjaśnić całą historię w ogóle, że mój ojciec, że ja czuję judaizm, że to jest jedyna słuszna droga, ścieżka, będę nią kroczył, że w ogóle to jest jakaś wyższa sprawa, wyższy zew. I tak 20 minut takiego wykładu Fahrenheita, po czym on tak spojrzał, jak owczarek niemiecki patrzący na telewizor i powiedział, aha, to idź tam na kozetkę. Poszedł na kozetkę. A dalej już nie będę ujawniał tych wszystkich pikanterii. Ciachnęli cię. Ciachnęli mnie. Ale już jakby po tym całym procederze spojrzałem w lustro. Już cię nic nie jest w stanie złapać. Jest, you are the man. Nic ci nie zaskoczy. A czy jesteście w takim razie Polakami? Jak najbardziej tak. Jesteś Polką? Jestem, jak najbardziej. Jesteście Polakami. Powiedziałeś nie? Nie. Na przykład moja rodzina pochodzi z Ukrainy obecnej terenu Ukrainy. Okay. I też tam się coś może być jakieś korzenie żydowskie, jeszcze nie zbadane do końca. To tak jak ten Sokół w Hej Sokoły. Też pochodzi tak, z Ukrainy. Tak. Ten raper. Nie, nie ten Sokół. Ten Sokół, co przyjeżdża do Polski. Rozumiem. Słuchajcie, ja coś mam. Co może wydawać się znajome? Zobacz, dotąd to już zostało zszyte przez ułanów panie z koła gospodyń wiejskich i teraz będzie wstrzymane przez was. Ale chodź, założymy sobie to na bimę, tak? Tak jest. Na bimę. To się nazywa chodź, bima. To akurat można rozłożyć tą i w tą stronę. Zobacz, tu jedno skrzydło weź na jedną stronę, to białe, a czerwone na drugą stronę. O, super. Superackość. Wow. O, genialne. Jeszcze Polska nie zginęła. I co to znaczy dla ciebie? Powiedz mi. Na początku chciałem powiedzieć, że mam ciary. To jest w ogóle niesamowite uczucie, bo to jest część jakby mnie, to jest tożsamość. To jest taka rzecz niby fizyczna, ale połączona też z liturgią. Ja w ogóle, nawet jest tak... Dziwne połączenie, niesamowite. Ja mógłbym chyba się tak normalnie modlić. To jest moim zdaniem...
Ale czy tak nie powinna wyglądać bima może? Czy to jest, moim zdaniem, czy to jest narzucenie Polsce... jakiegoś symbolu jednak? Nie, że, Polsce... że masz symbol polskości w synagodze? Może, bo wiesz, bo w kościołach katolickich pełne jest biało-czerwonych flag. W Polsce tak. Myślę, że w Polsce to miałoby rację bytu. To jest tym bardziej, że wydaje mi się, że żadna nacja nie jest tak związana z żydowską jak właśnie Polska. I Żydzi mieszkający w Polsce byli mega patriotami. Modlili się w intencji Polski, utożsamiali się z polskością, z byciem Polakiem, więc myślę, że to jest na miejscu. Dawid, a ty jesteś patriotą? Tak. Co to znaczy? Co to znaczy? To jest oddanie życia za ten kraj. W momencie, kiedy ktoś by chciał go przejąć, zmienić logo na mapie, unicestwić jego tożsamość, to jest solidaryzowanie się z braćmi, z ludźmi, z którymi się żyje na co dzień, z którymi może nie ma na co dzień takiej bliskości, ale no nie wiem, to może to brzmi patetycznie, naprawdę, ale to jest taka moja gdzieś tam taka naiwna prawda. Usłyszałem taką piosenkę, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Byłem małym dzieckiem, usłyszałem tą piosenkę i poczułem się tak błogo, było mi mega miło i mówię, kurczę, mam nie tylko swoją rodzinę, ale moja rodzina jest o wiele większa. Żyję w miejscu, w którym mogę nazwać sąsiada, sąsiadkę z rodziną, więc ta idea mi podoba się bardzo. Jestem za nią. No cóż, w takim razie zobacz. Mam tutaj igłę i nitkę. Ale jazda w ogóle. Co tu się dzieje? Więc ty, Dawid, teraz nosiciel tej tradycji. Wiesz, że teraz nitka stanie się symbolem zgody narodowej. Znaczy igła z nitką. Nie przypuszczałem, ale skoro proszę tak, bardzo. Świadom praw i obowiązków. Ręce ci drżą, widzę. No wzruszony jestem, całą. Dobrze. Powiedz mi, Dawid, zapytam cię jeszcze przy okazji. Tak. Jak szyjesz tę flagę. Tak jest. Czy ty wybaczasz tym wszystkim, którzy mówią złe rzeczy na Żydów? Zależy. Okej. Okay. Od czego to zależy? Od czystości serca, bo jeżeli jest ktoś głupi po prostu, który krzyczy takie hasełka, a nie ma świadomości, co krzyczy i o czym krzyczy, no to raczej tak. A jeżeli mówimy o osobie, która ma ukonstytuowaną nienawiść i ma zatrute serce nienawiścią i popiera wszystkie chore idee Hitlera, to nie. Mhm. Powiedz mi, a czy ty jesteś dumny? Chociaż Jom Kippur. Z Polski? Oczywiście, że tak. Tutaj powstał hasydyzm. O! To jest odpowiedź. A ja jestem hasydem. Szyj, szyj. Przędą sobie, przędą. Szwarne niteczki. Kręć się, kręć w życiu ono. La, 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 la. Szyję sobie flagę. La, 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 la. No jesteśmy w mieście Prześniczek. Wybaczam wszystkim debilom, a tym, którzy są nienawistnikami, już mniej. Chociaż jest święto Jom Kippur raz w roku, więc im też przebaczam. Okej. Okay. Dobra, Dawid, to mi wystarczy. Dziękuję ci bardzo. Super. Dziękuję wam wszystkim w ogóle. Jestem, prawdę mówiąc, jestem bardziej wzruszony niż ty być może, wiesz, bo nigdy nie spodziewałem się, że zagonię Żydów do synagogi, żeby szyli polską flagę. Wiesz co? Ja razem z tobą tutaj doszyję ten fragmencik jeszcze. O, to będzie w imię takich chrześcijan Polaków. Super. Bo ja jestem katolikiem Polakiem, wiesz? I razem z tobą... Ale nazwisko jednak wskazuje... Na coś innego. Na coś innego. Tak. Wielu ludzi, którzy mają w sobie sporo nienawiści w internecie, wiesz, mówi mi, że ja jestem Żydem, bo mam nazwisko Betlejewski, prawda? Natomiast nigdy w rodzinie nie znalazłem nikogo takiego, kto wskazywałby na to, że jestem Żydem. A wiesz, jaka jest idea kabalistyczna, że może ta dusza gdzieś zawirowała w inne ciało. Być może. No więc ja występuję dzisiaj jako polski katolik. Razem z tobą, Dawid, zeszłym tym prawem. Dziękuję. Dziękuję. Szanowny.